Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Niezmiennie na sam początek zapraszam do naszego małego sklepu typera www.obstawiamy.shop. Można sobie na przykład ogarnąć takiego pewniaczka, taki kubeczek z napisem potrzebuję pewniaczków, czarne kubki, białe kubki, no bo przede wszystkim kubki idą zielone, jak zielone kupony, całe wnętrze kubeczka. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, można sobie rzucić okiem, serdecznie zapraszam i od razu z góry dziękuję za te wszystkie zamówienia, które praktycznie codziennie wpadają. Link macie w opisie pod filmem, w podpiętym komentarzu, także bez problemu znajdziecie. Słuchajcie, no jest dzisiaj Liga Mistrzów, więc z tym sobie polecimy. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do kuponu, śmiało przewijacie, to nie ma najmniejszego problemu. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon, cały czas aktualna. Odpalimy konkurs na 25 zł i też na spokojnie przejdziemy do kuponu w swoim tempem, jak zawsze. Ja lubię sobie trochę na wstępie pogadać, więc tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, na początek o promocji, żeby to było z głowy. Ta promocja jest cały czas aktualna w BetClicku. To jest polski legalny, no może nie polski, ale legalny w Polsce bookmacher. I jeżeli nie macie tam konta, a założycie sobie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, no to właśnie możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, ni chuj nieważne. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 200 zł we freebecie minus podatek, bo jesteśmy w Polsce, i po prostu to wystarczy raz obrócić po kursie 2.14. I generalnie wy nie musicie grać takiego kuponu, możecie zagrać jakikolwiek tylko chcecie, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny. To może być za dychę, dwie dychy, trzy dychy, 15 zł, maksymalnie 228. Po prostu jeżeli nie wejdzie ten wasz pierwszy kupon, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, bez problemu. Link znajdziecie, założenie konta to jest minuta i można tworzyć coś tam na tą Ligę Mistrzów. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam do naszego Instagrama, tam też dodatkowe kupony, no i takie dodatkowe informacje, powiedzmy, życia codziennego. Link na pewno też, linki do grupy Instagrama w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem, 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No subskrybować kanał, no zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bodo a Dynamo Zagrzeb. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do godziny 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli klasyczny standard. Weekend poszedł średnio, mógł pójść na pewno lepiej. W sobotę, z tego co pamiętam, jeden kupon zielony, w niedzielę w niedzielę było super. Ja zaraz powiem wam dlaczego. W niedzielę było super, bo przede wszystkim był dubel trafiony, który tutaj teraz widzicie, taki ładny dubelek. To był dubelek od Mateusza. Aktualnie 4 na 5 trafionych kuponów, więc wielkie brawa. I był oczywiście kupon od Bartka. Był kupon od Bartka i już od tak naprawdę poniedziałku mnóstwo pytań, kiedy następny jego kupon. To nie dziwi, bo podał 8 kuponów. 8 trafił, ma 100% skuteczności. Piękny profit dokręcony. I w niedzielę grał taki kupon, to widzicie teraz. Jeden kupon rozbity na 3, żeby ominąć dodatkowy podatek. No wielka klasa. Real Madryt zamykał tego trebla. To się udało, to siadło i wszyscy są naprawdę zadowoleni. Także czekamy na info, kiedy będzie kolejny kupon od Bartka. Ja na pewno poinformuję, bo 8 na 8 trafionych z rzędu kuponów. Wow, bardzo mnie to cieszy. No i przechodząc do dzisiejszych kuponów, do dzisiejszych meczów, to ja mam takie wrażenie, że dzisiaj są bardzo trudne mecze do typowania. Naprawdę bardzo trudne mecze do typowania i powiem wam szczerze, że też z tej stałej ekipy publicznie nikt nie podesłał za bardzo nic, więc dzisiaj mają okazję debiutanci. I mamy tak, mamy dwa dubelki, mamy trebelka i mamy taśmę na te najbliższe dni. Nie tylko z dzisiaj, bo wiadomo, z Ligi Mistrzów tam trzy mecze, ale wtorek, środa, czwartek, taka mała tasiemka od Mariusza. Zaczniemy może od Grzegorza. Mamy dubelka na gole. Mamy dubelka na gole i zaczynamy trochę niekonwencjonalnie, bo zaczynamy od tej Szwecji. Overek 2,5 goli w Östers z Orebro. No i tutaj jak sobie rzuciłem okiem na tabelę, to faktycznie dobrze to ofensywnie wygląda przede wszystkim u Östers, u gospodarzy. U nich średnia gola w tym sezonie w meczach to jest 2,8. Rozegrali jedni i drudzy 18 kolejek. Östers 30-22 w golach, więc ofensywnie 30 goli w 18 meczach to jest dobry wynik. Orebro ofensywnie wygląda dużo gorzej, bo 19 strzelonych, 23 stracone i to jest ciut gorsza średnia, bo 2,3 gola na spotkanie. No tutaj mamy łapanego overka 2,5 goli. Jeżeli chodzi o w sumie ostatni mecz możemy wziąć pod uwagę, bo grali w maju 2022, wynik 2-1, więc fajnie overek pokryty, a wcześniejszy mecz w 2007 roku, więc tego w ogóle nie ma sensu brać pod uwagę. Tutaj propozycja na overka, jest też propozycja na overka w meczu Bodo i Dynamo, więc tutaj już Liga Mistrzów. Jakby nie dziwi to. Nie dziwi to, że jest grany over. Ja wam przeczytam może ostatnie mecze jednych i drugich. Bodo 4-1, 1-1, 7-0, 5-0, 2-1, 8-0, 5-0.
No trochę chłopacy tutaj strzelają, nie? Strzelają, grają na własnym boisku, tym trudnym terenie, bo to jest sztuczna murawa. Nie wiem, czy Zagrzeb ma u siebie sztuczną, ale raczej ma normalną, więc to zawsze może sprawiać chociaż troszkę problemów, nawet dobrym, mocnym ekipom. No to jest na pewno atut, jeżeli chodzi o zawodników Bodo, bo nawet jak oni przegrywali pierwszy mecz przykładowo z Linfieldem 1-0 na wyjeździe w kwalifikacjach w poprzednich rundach, no to u siebie z Linfieldem przykładowo w meczu rewanżowym potrafili wygrać 8-0, nie? Więc na pewno będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Dynamo. 4-1, 4-2, 1-1, 2-1, 4-1. Są mocne podstawy logiczne, żeby grać tutaj overa i to nam łapie Grzegorz. Trzymamy kciuki, żeby to się udało, bo tutaj fajnie wisi 1900 zł prawie, więc mocno trzymane kciuki, fajne kursy swoją drogą też na te overki. Dalej mamy kupon od Karola i to mamy tak, Rangersów z remisem i over 1,5 gola. Też ten over 1,5 gola mnie nie dziwi i też wydaje mi się, że Rangersi z Eindhoven na własnym boisku powalczą, bo na wyjeździe na pewno będzie trudno. Doświadczyło tego Monaco, które w poprzedniej rundzie wyleciało z kwalifikacji do Ligi Mistrzów właśnie z PSV Eindhoven. Rangersi poradzili sobie, nie bez problemów, ale poradzili sobie z Royalem belgijskim, bo tam przegrali 2-0, ale u siebie już wygrali 3-0, nie dając tutaj cienia szansy gościom i awansowali do kolejnej rundy. Później wygrali jeszcze mecz ligowy 4-0 z St. Johnson i generalnie pięć meczów w tym sezonie, które Rangersi rozegrali, oficjalnych, nie mówię o sparingach, no to wszędzie był over 1,5, bo było tak 2-1, 2-0, 2-0 w papę, 2-0, 3-0 i 4-0, więc każdy mecz był praktycznie z overem 1,5, przegrali tylko i wyłącznie tam na wyjeździe z tym Royalem belgijskim, nie? Jeżeli chodzi o PSV, no to oni zagrali też 5 meczów w tym sezonie, wygrali 5-3 z Ajaxem, zremisowali 1-1 z Monaco, wygrali 4-1 z Emmen, zremisowali 2-2 z Monaco, wygrali 5-2 w poprzedniej kolejce Weekends Go Ahead Eagles. Każdy mecz z overem 1,5. No tutaj po prostu kwestia jest taka, że Rangersi nie mogą przegrać. Ale o te gole też bym się nie martwił, chociaż często jest tak, że w tych pierwszych meczach, jeżeli chodzi o dwumecz, no to grają zachowawczo ekipy. Zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Na pewno moim zdaniem gospodarze będą chcieli mocno wykorzystać atut własnego boiska. Do tego mamy dorzucony też over goli w meczu Bodo, ale to jest overek pół gola w pierwszej połowie, czyli po prostu w pierwszej połowie musi paść minimum jedna bramka, to jest taka doklejka, bo ten kurs na Rangersów z remisem i overem 1,5 jest fajny, 1,87, 1,33 na to, że zobaczymy minimum jednego gola w pierwszej połowie w meczu Bodo, za 5 pak 1,095 tutaj od Karola, więc takie podwojenie stawki. Zanim przejdziemy do tego trebelka, to tutaj jeszcze jedna szybka wrzutka z naszym małym sklepem Typera, będę sobie tutaj pewnie na filmach wykorzystywał powierzchnię reklamową, bo jakby nasz kanał jest naszą powierzchnią reklamową, jeżeli ktoś by chciał sobie rzucić jeszcze raz okiem, może na wstępie tego nie widział, to serdecznie zapraszam. Mamy taki mały sklep Typera z kubkami, koszulkami, czapkami. Pewnie już tam asortyment będzie rozwijany. Linki znajdziecie w opisie pod filmem i w komentarzu. I dziękuję za każde jedno zamówienie. Mamy tego trebla. Mamy minimum jeden gol Trabzonsporu. Trabzonspor oczywiście gra na wyjeździe z Kopenhagą. No i powiem wam szczerze, że ta Kopenhaga na razie w swojej rodzimej lidze jest troszkę taka niemrawa. 8 miejsce w lidze, 10-10 w golach, po 5 kolejkach tylko 6 punktów. No nie wygląda to. Nie wygląda to i faktycznie nie zachwycają. A jeżeli chodzi o Trabzon, no to Trabzon zagrał 3 mecze w swojej lidze. Oni są ogólnie mistrzem zeszłego sezonu Ligi Tureckiej i weszli w te nowe rozgrywki z przytupem. 3 mecze, 3 zwycięstwa, 7-0 w golach. 7 strzelonych goli w 3 pierwszych meczach, ani jednego straconego. Wygląda to dobrze i moim zdaniem też będą w stanie tutaj się pokusić o minimum jednego gola, no bo 10 straconych bramek w lidze przez Kopenhagę po 5 kolejkach, no na pewno defensywnie gdzieś tutaj nie napawa optymizmem, więc jest taka propozycja. Mamy rożne w meczu Rangersów, no i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o samych Rangersów, to te rożne wyglądają dobrze, bo oni w 5 ostatnich meczach sami bili. To nie mówię teraz linie meczowe, tylko kornery nabite tylko i wyłącznie przez Rangersów. 8, 5, 8, 8, 9. No wygląda to dobrze, trzeba powiedzieć. Jeżeli chodzi o PSV, ciut gorzej to wygląda, bo w ostatnich meczach 6, 4, 3 kornery. Też wydaje mi się, że tutaj jakby prym, jeżeli chodzi o rożne, to na pewno będą wiedli tutaj Rangersi i mogą tych kornerów nabić po prostu więcej. Czy będzie linia meczowa? No to już decyzję zostawiam wam. Mamy jeszcze dorzucony troszkę tutaj pod wiatr idzie nam franek, bo to jest kupon od Franka. Under 3,5 goli w Bodo. Jego zdaniem, właśnie to co przed chwilą powiedziałem. Tutaj pierwsze spotkanie, nie będzie takiego szaleństwa wcale i będzie raczej zachowawcze granie, badanie rywala, żeby nikt sobie nie zepsuł już rywalizacji tak naprawdę w pierwszym meczu, przegrywając powiedzmy 4-0, więc tutaj mamy propozycję na wysokiego, 3,5 gola, ale jednak Andera, więc taka sklejka i mamy jeszcze taśmę od Mariusza, ale zanim taśma od Mariusza, to jeszcze tylko wrzutka z fotelami.
Między kuponami zachęcam do sprawdzenia oferty naszego partnera Diablo Chairs. Oni tutaj dbają o naszą wygodę w studyjku do streamów. No tutaj macie fotelek po prostu w trzech rozmiarach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych tak naprawdę znają się najlepiej. Ofertę macie w opisie pod filmem. Pierwszy link od góry, bez problemu znajdziecie. Polecamy. Dobra, i teraz możemy już na spokojnie przejść do ostatniego kuponu. Tego kuponu tak jakoś całościowo nie będziemy omawiać z taśmami, robimy tak, że po prostu wrzucamy, wy sobie możecie rozkminić, czy coś się podoba, gdzieś tam ewentualnie podkopywać, no bo tutaj tyle typów, no to byśmy jeszcze chwilę tutaj dłuższą spędzili, a i tak już ponad 10 minut tutaj razem jesteśmy, więc Mariusz proponuje nam generalnie kupony na 3 najbliższe dni. To jest taka sklejka na 3 najbliższe dni, oczywiście typów mnóstwo, stawka spora, wygrana jeszcze większa i oby się udało. Czekam, aż pierwsza taśma na YouTubie tutaj w sezonie siądzie, żebym mógł kogoś pochwalić, że taka tasiemka siadła, a może to będzie Mariusz. Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Ciężkie mecze, tak jak mówiłem na początku filmu, dla mnie turbo trudne do typowania. Mam nadzieję, że coś tutaj się uda, ale też fakt, że nikt tutaj ze stałych bywalców, że tak powiem, nie chciał za bardzo dzisiaj się wychylać, no świadczy o tym, że te mecze nie są za łatwe. Moim zdaniem właśnie tak to wygląda, ale mimo wszystko mam nadzieję, że coś się uda. Pamiętajcie też, że wszystko może się zesrać, to może być czerwone i traktujcie to jako zabawę. Tutaj żadnych pewników, gwarancji absolutnie nie ma, nie było i nie będzie. Ja dzisiaj po godzinie 11 robię live'a, więc serdecznie zapraszam tutaj na kanał. Pokleimy sobie mimo wszystko coś na dzisiaj, porozkładamy te mecze na czynniki pierwsze. 11:10 odpalam transmisję na żywo, a wam przybijam typerską pionę. Dzięki, że byliście. Jeszcze raz zapraszam do naszego sklepu typera osoby zainteresowane. Udanego dzionka wygranych kuponów i mam nadzieję do zobaczenia na live'ie.